Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czy jesteś gotowa, jesteś gotowy na nowy początek? Jakie procesy, sytuacje, jacy ludzie pojawili się w Twoim życiu w ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach? Jakie miało to dla Ciebie skutki? Czy podjąłeś mądre decyzje? Czy chcesz już coś za sobą zostawić i otworzyć się na to nowe i piękne? Dokładnie w ten czwartek widzimy się na ceremonii o numerze 211. Po długiej przerwie eremickiej jestem pewna, że wykorzystałeś tą przerwę bardzo, bardzo kreatywnie w Twoim życiu, że wróciłeś do poprzednich ceremonii, przypomniałeś wszystkie klucze do szczęścia i masz to teraz w małym palcu i możemy kontynuować już spotkania z wyższej półki. W ten czwartek 211. Symbolika arcykapłanki, maga, ochoty, siły i mocy, nowego początku, cesarza oraz wszechświata. Coś starego się kończy, coś nowego się zaczyna. Nowy etap świadomości. W połączeniu z energią wyższą, z tymi wskazówkami, z kolejnym kluczem do szczęścia, bardzo szybko zrealizujesz wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje pragnienia i uwolnisz się od obcego wpływu. Również obcego wpływu, sił mroku, sił negatywnych, które może blokowały Cię albo dalej blokują w Twoim życiu. To spotkanie tylko na mojej stronie bukardimaria.com. W całości, jak wszystkie inne ceremonie, przygotuj się dobrze, bo będzie to niezwykle ciekawy temat, niezwykle ważne wskazówki, które od razu wykorzystasz na Twojej nowej drodze do szczęścia. Do zobaczenia więc w ten czwartek. Twoja Maria Bukardi.